Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny grudniowy dzień witam was Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj przed wami wielkobukowy patronat, doskonały debiut literacki i powieść, którą trudno jest mi zaklasyfikować jednoznacznie do jakiegoś gatunku. Mamy tutaj elementy powieści obyczajowej, mamy tutaj też kryminał i mamy tajemnicę, a całość tworzy naprawdę intrygujący miszmasz. Będzie to powieść wydana przez wydawnictwo Skarabeusz, do śledzenia którego serdecznie was zapraszam, link znajdziecie pod filmem. Poznajcie Biały Latawiec Eweliny Matuszkiewicz. Do Kozienic wymuskanego uroczego miasteczka wprowadza się Maja, która odziedziczyła rodzinną posesję po dziadku. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że wraz z zaśmieconym do nieprzytomności domem odziedziczyła też dziadkowe tajemnice, w które zamieszani są wszyscy wokół niej. A w Kozienicach cisza przed burzą i zapowiedź nieuchronnych zmian, bo nagle okazuje się, że każdy tutaj coś ukrywa. A to zakazaną miłość, a to pierwsze namiętności, a to drugie zupełnie nieznane innym oblicze. Bańka ideału pęka. Są takie motywy we współczesnej polskiej literaturze, które wracają niczym bumerang i widać, że to jest nasz ten taki porządny literacki konik. Prowincja. To brzydko brzmi, ale wyjeżdżamy poza duże ośrodki miejskie, a tam nowy, wspaniały świat i niekończące się źródło inspiracji. Tajemnice. Szczególnie rodzinne tajemnice, te, które skrywane są latami, pielęgnowane pieczołowicie i w końcu przekształcają się w inną wersję prawdy. I historia. Historia, która naznaczała każdy sekret. Historia, która wymuszała pewne kompromisy i pewne decyzje. Ta wielka historia, która wgryzała się w codzienność swymi pazurami. To, co ogromnie podoba mi się w Białym Latawcu, to jest ta atmosfera wyciągnięta żywcem z filmów Roberta Altmana. Ciężka, miejscami mocno leśmianowska, duszna od skrywanych namiętności, od historii, od pamięci. Mamy przeczucie, że tutaj coś musi się wydarzyć, po prostu musi, dlatego że burza czai się na horyzoncie. Uwielbiam też w tej powieści tytuły rozdziałów zaczerpnięte z wersów klasycznych polskich piosenek, na przykład z moich ukochanych Żółtych Kalendarzy. I te wersy, te tytuły zapowiadają nieco motyw danego rozdziału, ale nie zdradzają za wiele. Ewelina Matuszkiewicz stworzyła powieść z tajemnicą, z niejedną tajemnicą, chyba tak najlepiej jest określić właśnie Biały Latawiec. Całość wpisuje się w ten nurt, który ostatnio obecny jest w kryminałach, chociaż to kryminał nie jest, ale wciąga w wir intryg coraz głębiej i głębiej. Biały Latawiec to świetnie napisana opowieść, którą spędzicie nie jeden hipnotyzujący wieczór. I to wszystko na dziś. Za możliwość patronowania Białemu Latawcowi raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Skarabeusz. Was zachęcam do śledzenia tego wydawnictwa, do zaglądania również do mnie na bloga, do śledzenia mnie na mediach społecznościowych, dobrze wiecie jakich i gdzie. A my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!